zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, FBI poszukuje tych, którzy wypuścili informacje o decyzji Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych. Szuka i się doszukać nie może. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No niedawno była sytuacja, kiedy Sąd Najwyższy, 9 sędziów i sędzin, no debatują nad tym, czy na temat skrobanek. Znaczy debatują nie na temat skrobanek jako takich, tak jak dużo kretynów stara się to przedstawić, tylko debatują na to, na ten temat, kto ma prawo decydować, czy skrobanki to jest prawo konstytucyjne, czy skrobanki to jest raczej prawo demokracji do decydowania o tym. No, a w Ameryce decydują Stany. Stany, no jest 50 stanów, tak jak można powiedzieć, 50 krajów w Europie czy na świecie. No i kwestia jest taka, że w Ameryce z jakiegoś powodu komuniści w tym swoim marszu przez instytucje weszli do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy zdecydował się decydować o sprawach takich, gdzie obywatele decydują. Amerykańscy komuniści przekonali sami siebie, że skrobanki, legalne skrobanki znikną. Znikną wtedy, kiedy Sąd Najwyższy w zasadzie odkręci tą sprawę Roe versus Wade jako precedens. No tam była taka sytuacja, że tam w 1973 roku w jednym ze stanów były tam skrobanki legalne tam do chyba 16 czy 17 tygodnia. No i kobieta, która później też zmieniała tam swoje zeznania, poszła do Sądu Najwyższego, no i Sąd Najwyższy przedstawił, powiedział, że w zasadzie skrobanki to mogą być do trzeciego kwartału, czyli 39 tygodnia. Także to jest dosyć dziwne. No i Sąd Najwyższy, jak się popatrzy tak na cały świat, no to jest dużo bardziej restrykcyjnie niż w Ameryce. W Ameryce sąd się wziął za sprawę, w Europie się wzięli obywatele za sprawę, jako się dogadali. W Europie no, skrobanki są legalne w większości krajów, no, ale mają limity. Mają limity, które w zasadzie amerykańskich komunistów doprowadzają do szału. No i tak jak wspominałem, to były wybory demokratyczne. Najważniejsze w tych sprawach skrobanki w Europie to jest tak, że każdy sobie uszył prawo na własny wymiar. W zależności od tego, co obywatele, jaka jest kultura, jaka jest tradycja, jaki jest, no wszystkie sprawy się włączają. Holandia i Anglia, Wielka Brytania mają jedne z najbardziej takich, no pozwalają na usuwanie ciąży aż do 24 tygodnia, czyli 24 tygodnie, no to praktycznie z 5,5 miesiąca, to jest dosyć sporo. 13 tygodni, jeden kwartał, czyli 5 straconych miesiączek, no to można powiedzieć z ludzkiego punktu widzenia, no to już jest dosyć daleko. No i w Anglii jeszcze to wszystko jest robione na koszt podatnika. Tam jest ten Narodowa Służba Zdrowia i oni to robią bez kosztów dla kobiet. Ale biorą tam niezłe podatki. Tam w Anglii są dosyć spore podatki. No Polska i niektóre mniejsze kraje katolickie, no to są z drugiej strony tego całego spektrum. No tyle tylko, że wolność podróżowania jest taka, że mogą
że kobiety mogą podróżować po całej Unii Europejskiej, no i mogą to zrobić, to samo, co Kalifornia. Kalifornia teraz mówi, że z tych stanów, gdzie kobieta nie będzie mogła zrobić skrobanki w 35. tygodniu życia, no to Kalifornia bardzo chętnie to zrobi, zapłaci podróż i tak dalej, i tak dalej. No jest to dosyć dziwne. W Szwecji też jest na żądanie, skrobanka na żądanie do 18 tygodnia. Do 18 tygodnia, czyli powiedzmy tam 3-4 miesiączki opóźnione. No i później już tylko za zezwoleniem lekarskim. No tak, także to jest dosyć sporo. W Ameryce, no to w dużo stanach mówią, że to będzie 15 tydzień ciąży, no bo tłumaczą, że 15 tydzień ciąży, no to tam już słychać bicie serca, no i to jest ten punkt odniesienia dla wielu ludzi ważny, kiedy mówią, że no to już jest życie, tak? No, niektórzy lewacy komuniści mówią, że życie na Marsie istnieje, bo tam popatrzyli, tam jakiś proszek czy woda jest, no i mówią, że to jest życie. A w Ameryce mówią, jak serce bije, to życie to jednak nie jest. Ta oryginalna decyzja w Ameryce, kiedy Sąd Najwyższy ustalił jakiś taki próg, no to był 24 tydzień płodu, dlatego że przed 24 tygodniem płodu, no to nie były znane przypadki, żeby płód poza organizmem matki, poza ciałem matki przeżył, dlatego postawili coś takiego, że do tego momentu, no to nie ma, no to można usuwać, a później to już nie. No w wielu stanach, w Virginii, jeden komunista, no to mówił, że można w zasadzie skrobanki robić godzinę po urodzeniu. No tak, także już kompletny wariat. W wielu krajach, Dania, Niemcy czy Belgia, no to skrobanka na żądanie jest 12 tygodni. 12 tygodni, czyli 2-3 miesiączki opóźnione. We Francji jest 14 tygodni, w Portugalii jest 10 tygodni. Tak, także w tej Ameryce, no to nie jest jeszcze tak restrykcyjne jak w Europie. Tak, także jeżeli ktoś wybiega i krzyczy, jakie to jest zamordyzm amerykański, czy chęć zamordyzmu, no to ta szala, ten wahadło się po prostu przechyla w drugą stronę od momentu urodzenia do jakichś normalnych rzeczy. Te kraje, które mają jakieś takie bardziej restrykcyjne ograniczenia, no to po tym okresie wymagają, że paru lekarzy musi podpisać jednak to. No i to tylko wtedy, kiedy życie matki jest w niebezpieczeństwie. No i to jest dobry powód, tak? No decyzje kobiety mogą podjąć dużo, dużo, dużo wcześniej. I to się wszystko odbyło bez sądów, bez jakichś nakazów sądowych, bez stwierdzeń, bez interpretacji konstytucji, czy konstytucja miała na myśli skrobanki, czy nie miała. To wszystko się odbywa demokratycznie. No i ci wszyscy za wyborem, którzy są za wyborem, czyli no można powiedzieć za skrobankami, no to są bardzo zdziwieni. Ale także wszyscy socjaliści, liberałowie i ateistyczni Europejczycy, no to dają jakiegoś rodzaju limity, ograniczenia na temat aborcji. No i amerykańskie lewactwo jednak mówi, że to nie można tego tolerować, nie można się na to zgodzić, że to jest niemożliwe i nie powinno być. W Mississippi cały ten ograniczenie, które teraz właśnie walczą, no to jest właśnie 15 tygodni. To jest 15 tygodni, te bicie serca, czyli w Mississippi niby te południe, te czarne południe, to jest jeszcze 2-3-4 tygodnie więcej niż w krajach europejskich. W Europie są również okres oczekiwania, no to, czyli tam jeżeli kobieta pójdzie
no to musi odczekać te 7, powiedzmy 7 dni we Włoszech, 3 dni w Niemczech, w Danii. W Danii i w Niemczech nakazują dla kobiet poniżej 18 roku życia, no to musi być zezwolenie rodziców. W Ameryce to kompletnie nie ma nawet takiej możliwości. Po prostu prowadzić samochodu nie mogą, alkoholu pić, kupić nie mogą do 21 życia. A teraz w Ameryce można transwestytą zostać, czy mieć skrobankę poniżej 18 roku życia. Także to jest dziwne. W Niemczech i w Belgii dodatkowo są jeszcze jakieś konsultacje. Są konsultacje i porady. No, takie nie tyle przymusowe, co są prowadzone. No i trzymanie skrobanek z dala od polityki, no to jest dobre to, że to nie doprowadziło do tej destruktywnej, niszczącej wojny. W Ameryce teraz jest wojna. W Ameryce po prostu ci ludzie za skrobankami, no to są w stanie zabijać. Są w stanie zabijać, są w stanie niszczyć. To jest ciężka wojna. W Irlandii była ciekawe, że zrobili referendum. W Niemczech zrobiono zakaz ogłaszania skrobanek na plakatach, na ulicach czy w internecie. No te zmiany są dlatego, że społeczeństwo reaguje, społeczeństwo mówi, społeczeństwo chce zrobić to czy tamto. No i to jest można powiedzieć bardziej demokracja niż jakieś sprawy sądowe czy przekazywanie, regulowanie tego przez sędziów. No i taka zgoda, no to utrzymuje się przez jakiś dłuższy czas, no bo jednak ta mądrość tłumu, mądrość narodu, mądrość obywateli, wyborców, no to jednak jest. W Europie, jak się popatrzy, no to jest taka sytuacja, gdzie większość Amerykanów się zgadza. Tak, także to taki jest ten złoty środek. No jest, aborcje są legalne, te skrobanki są legalne w czasie pierwszego kwartału. No a później z większymi ograniczeniami, restrykcjami. No i większość Amerykanów się zgadza, że to młodociane kobiety, to rodzice powinni być w to włączeni. Większość się zgadza, że powinny być też jakieś tam konsultacje. No i jaka to jest lekcja? No lekcja jest taka, że Ameryka mogłaby się nauczyć i lewactwo amerykańskie powinno się przekonać, że jednak ta decyzja obywateli ma coś do powiedzenia, że to nie może być 5-10% wrzeszczących wariatek jakichś, które i tak z reguły nie mają swoich dzieci, no bo większość tych aktywistek, no to w imię ochrony środowiska, no to się sterylizuje, no albo nie ma możliwości, no bo dużo z tych kobiet ma po prostu żony i one no poza jakąś tam sztuczną inseminacją dzieci mieć nie będą, no ale z reguły nawet nie chcą tych dzieci. Ta sprawa na Mississippi, no i cały ten wyciek pokazuje to, że to jest ta polityka, no to jest strasznie śmierdząca, strasznie brudna, no i komuniści się nie cofają przed niczym. To jest rozdzielanie Ameryki w sumie niepotrzebnie. Następne ściganie i tam szykanowanie 100 senatorów amerykańskich, no bo w Ameryce jest 50 stanów, 2 senatorów, no to też jest wojna polityczna, to jest wojna polityczna komunistów, to jest bardzo nieładna wojna. Wyrok. Zgoda, czy
Sąd miał wydać swoją opinię w latem, no ale wygląda na to, że po tych wszystkich zamieszkach, po tym przecieku, po tym wszystkim, no to chyba nie będą nic robili do wyborów w listopadzie, no bo teraz znowu się obawiają, że będą zamieszki, że komuniści będą znowu podpalali, no bo komuniści uwielbiają podpalać. No a jak podpalają, no to władza przychodzi na całe szczęście w ręce normalnych. Także w listopadzie będą duże zmiany. Ci ludzie, którzy mają jakieś te chęć zmiany decyzji o skrobankach, no to powinna być jednak decyzja obywatelska, nie decyzja sędziowska. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji. Dzwoneczek z Zinzini o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Nie dajcie się zastraszyć. No teraz Ameryka przed wyborami znowu się gotuje, znowu są nienormalne sytuacje. Do tego dochodzi inflacja galopująca, do tego dochodzi jeszcze ta wojna na Ukrainie, która się powoli zakańcza, no ale wszystko jest na dobrej drodze. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. Zastanawiajcie się, dlaczego na niego głosowaliście. Zdrowia dla normalnych.